czekaliśmy na to wszystko nie tygodnie, a dekady. Wielki projekt uzdrowiska Ustroń, jedno, można powiedzieć, z najbardziej śmiałych założeń architektonicznych powojennej Polsce. Projekt architektów doskonale znanych Aleksandra Franty, Henryka Buszki i Tadeusza Szewczyka doczekał się rozbudowy. Zaprosiliśmy do tego projektu Europejskiego Centrum Zdrowia, Leczenia Chorób Cywilizacyjnych, Zapobiegania tym Chorobom, Profilaktyki, Centrum Sportu. Dwóch światowej klasy architektów, którzy dzisiaj jako pierwsi przedstawią Państwu wyniki swojej wielomiesięcznej pracy. Jak obiecaliśmy w ubiegłym roku podczas 20-lecia, że zajmiemy się mocno naszą strategiczną inwestycją w zakresie rozbudowy uzdrowiska Ustroń, jestem dumny, że dzisiaj mogliśmy przedstawić pierwsze wyniki prac wykonanych przez wybitnych architektów pana Roberta Koniecznego i Macieja Franty. Dla American Heart of Poland jest to niezwykle ważny projekt, ponieważ cała działalność organizacji rozpoczęła się właśnie tu, w Ustroniu. Razem z miastem, razem z lokalnymi władzami możemy zrewitalizować cały obiekt o znaczeniu niezwykłym dla nie tylko samego miejsca, ale dla całego społeczeństwa. I cieszy nas, że projekt, który zaplanowaliśmy, będzie zrealizowany tak, żeby to miejsce mogło na długie lata służyć celom takim, dla których zostało to miejsce powołane, czyli dla zdrowia pacjentów i wszystkich, którzy chcą o siebie zadbać. Nie da się przecenić znaczenia tego uzdrowiska w sensie zdrowotnym dla mieszkańców tego terenu, naszego powiatu czy województwa. Jeżeli chodzi o właścicieli uzdrowiska, czyli grupę AHP, to ta współpraca od wielu lat kształtuje się wzorowo. Piękną kompozycję krajobrazową, którą stworzyli już nieżyjący architekci panowie Buszko i Franto, uwspółcześniamy je. Pomiędzy właśnie piramidami była narysowana taka pozioma oś kompozycyjna, że poniżej miało być tak zwane sokołowce. My zaczerpnęliśmy jakby z tego projektu motyw, tylko te nasze budynki nazywają się oklinowcami, bo mają troszeczkę inny kształt, one się wydłużają, robią się takie bardziej strzeliste i wbijają się jakby w tą przestrzeń łąk, tworząc rodzaj takich polan, takich przestrzeni, których tu jest dużo, bardzo wyski dach, a kubatury są pod spodem. Z kolei piramidy są też uwspółcześnione. Na ich dachach znajduje się trawa, te ruchy jakby kreską, te kreski są już bardziej miękkie. Te motywy na elewacjach są zrobione w taki sposób, że zamiast elementów wypukłów mamy elementy wklęsłe. Całość zamierzenia koncepcyjnego, która tutaj powstała, opiera się nie tylko o realizację budynków. Opiera się o realizacji i przemyślenia uzdrowiska na nowo. Komunikujemy całość zespołu Górnego Bulwaru z dołem poprzez bardzo krajobrazowe wpisanie ścieżek pieszych, rowerowych oraz wszelkich innych w sposób zintegrowany z tym, co tam naturalnie występuje. Występują jary, naturalna przyroda, bukowe gaje, które tworzą biopola, które znowu powodują, że się dobrze w nich czujemy. Te jary i ten układ posłużą nam do pewnego zapętlenia tych wszystkich kierunków. Planujemy kolejkę dolną, ale też górną. Dolna komunikuje nam centrum Ustrania z zawodzie, natomiast druga kolejka, to jest tutaj z tej przestrzeni za równicą, znowu w góry, na równicę. Jak już stawiamy obiekt, to dbamy o to, aby posiadał on tak zwany, nazywam, dodatni bilans przyrodniczy. Piramidy są podcięte delikatnie. Nie chcieliśmy ingerować w przyrodę, dlatego ta powierzchnia zabudowy jest mała, a te budynki rozszerzają się wyżej, także nie naruszają systemu korzeniowego.